Zaledwie dwie huśtawki i jedna piaskownica na dziewięcioro dzieci. Sprzęt stary i zniszczony. Dla maluchów mieszkających w cieszyńskim słoneczniku plac zabaw to marzenie. Marzenie, które teraz można im pomóc spełnić. W niedzielę rusza wielka akcja czytania na głos, która ma dwa cele. Z jednej strony jest biciem rekordu Guinnessa, z drugiej okazją, by wesprzeć piękny cel. Dzisiaj jestem pełna optymizmu, że się uda, choć widzę, że jest jeszcze daleko do osiągnięcia tego wyniku 1008 osób i żeby to było 10800 czy 80, tak? Zawsze mam problemy z tymi rachunkami, ale ciągle mam nadzieję i ciągle napływają różne osoby, ale potrzeba nas na pewno więcej. Potrzeba 1008 osób. Każda z nich będzie miała za zadanie czytać przez 10 minut. Chcąc zapisać się do niezwykłego maratonu, trzeba wpłacić przynajmniej 10 zł darowizny. Żeby pobić rekord, czytanie musi trwać 168 godzin, czyli 7 dni bez przerwy. Jeśli jeszcze się nie zapisałeś, zrób to niezwłocznie. Wystarczy wejść na stronę internetową Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Być Razem. O tym, że plac zabaw jest mamom i dzieciom ze Słonecznika bardzo potrzebny, przekonuje Judyta Dragon, która mieszka tu od czerwca z dwójką maleńkich dzieci. Jak tu widać, no jest dosyć potrzebny, bo jest dużo dzieci, przychodzą co chwilę nowe osoby, nowe mamy i po prostu najważniejsze, żeby był bezpieczny, bo tu są małe dzieci w różnym wieku. Są dziewczyny, z którymi można się dogadać, pomagamy sobie nawzajem, ale to nie jest tak, że tu jest na przykład samowolka, robimy sobie co chcemy, bo też mamy dyżury, każda ponosi odpowiedzialność za siebie, wiadomo, dzieci trzeba pilnować, no ale gdyby był chociaż ten plac zabaw, to by było lepiej, prawda, by było bezpieczniej, bo tu jak widać jest to w takim stanie, jak wygląda i no nie jest miło. W domu matki i dziecka Słonecznik przebywają dzieci wraz z mamami oraz kobiety w ciąży. Tam otrzymują wsparcie, uczą się jak prowadzić dom i wychowywać dzieci. Na usamodzielnienie się mają rok. Hanna Blokerz-Bacza, portal OX.pl.